Na tych brwiach wykonałyśmy ponad 6 zabiegów usuwania. Makijażu permanentnego, który był robiony pigmentem hybrydowym. Więc z tego co wiem, to on był robiony tylko jeden raz, ale bardzo, bardzo mocno. Więc mamy tutaj bardzo dużą ilość kolorantu żółtego, natomiast i tak dużym sukcesem jest to, że pozbyłyśmy się 100% koloru karbonu, jak również organicznej czerwieni. Na skórze też nie ma jakichś takich bardzo odznaczających się blizn. Także tutaj warto zacząć już zabiegi z użyciem removera na ten żółty kolor. I trzeba będzie je wykonać około 3 razy z odpowiednimi odstępami. Wtedy uzyskamy już taką czystą skórę. Chociaż i tak powiem Wam, że makijaż permanentny teraz wygląda lepiej, ponieważ nie jest on taki bardzo intensywny, tatuażowy, można go łatwo pokryć kredką i stał się on też 2 razy węższy. Był o wiele grubszy, teraz już się zwęził. Więc będziemy powoli zaczynać zabieg, aplikujemy zaraz znieczulenie i opowiem więcej. No dopiero właśnie w zbliżeniu dermatoskopem widać, jak ściśle jest ułożony pigment. No jednak mamy tutaj minimalne pozostałości organicznej czerwieni. Głównie jest żółty kolor. Więc tak to wygląda. Ze względu na dużą ilość i też ściśle ułożony pigment, no rozjaśnienie do takiej czystej skóry zajmie nam około 3-4 zabiegów z użyciem removera. Natomiast pod nową pigmentację brwi byłyby już przygotowane za kolejne 2-3 zabiegi. Czyli wtedy byłby już taki wystarczający efekt rozjaśnienia. I aplikujemy znieczulenie. Na około 15 minut pod folię. Usuwanie tego makijażu permanentnego zaczęłyśmy w roku 2021, czyli prawie 2 lata temu. Wykonałyśmy tutaj około 7-8 zabiegów z falą najpierw 1064, później 532. Przerwy czasem wynosiły 30 dni, czasem jeszcze więcej, nawet około 3-4 miesięcy. Natomiast udało się uzyskać efekt przede wszystkim maksymalnego usunięcia pozostałości czerwonych kolorantów, ponieważ w którymś etapie właśnie one usuwały się najwolniej. Po pierwszej sesji usuwania kolor tego makijażu permanentnego mocno się rozjaśnił, natomiast karbon nie usunął się w 100%, tak bardziej w 50% około, czyli makijaż permanentny zdecydowanie był wykonany za głęboko, za intensywnie, ze zbyt dużą ilością warstw, ze zbyt dużą ilością pigmentu. No oczywiście przerażające jest też to, że to wszystko udało się uzyskać za jeden raz, tak? I usuwanie już chwilę trwa. Jeśli byśmy się cofnęły do tyłu, czy bym zastosowała na tych brwiach laserową korektę? Powiem Wam, że kształt był dosyć asymetryczny, śpiczasty, początki były kwadratowe, więc nie, od razu bym szła w kierunku laserowego usuwania, natomiast
Jakbym już więcej wtedy pracowała też z removerem kwasowym, to na pewno wdrążyłabym go na etapie zastosowania fali 532. Teraz miałybyśmy na pewno już te brwi lub usunięte, lub ten żółty kolor byłby jeszcze bardziej blady. Tak naprawdę sam z siebie żółty kolor usuwa się dobrze, natomiast nie uzyskamy takiego bardzo dobrego efektu po pierwszym zabiegu. Po pierwszym zabiegu znika około 50% koloru, brwi się zwężają, już ten kolor przestaje być aż tak bardzo neonowy, ale dalej jest. Czyli jeśli będzie go na przykład skórzy mniej, to jeden zabieg removera już świetnie przygotuje nam brwi pod nową pigmentację. Jeśli będzie go więcej, no to trzeba będzie wykonać dwa zabiegi do nowej pigmentacji. Zależy, jaki cel naśladujemy. I też tutaj chciałabym zaznaczyć, że żółty kolor też potrafi jaśnieć samoistnie z biegiem czasu, więc jeśli ktoś by już nigdy nie chciał wykonać makijażu permanentnego, to po dwóch, trzech zabiegach removera można te brwi zostawić, one jak najbardziej same się rozjaśnią. Jeśli mówimy o nowym makijażu permanentnym na żółtych brwiach, to wszędzie się mówi, że jest to świetna baza pod nowy makijaż permanentny. Ja się z tym nie zgodzę. Nie każdy żółty kolor będzie się nadawał do coveru. Nadawać się będą tylko jasne odcienie. Jeśli mówimy o takich intensywnych, neonowych, żółtych kolorach, to na nich makijaż permanentny nie będzie wyglądał za dobrze. Ten żółty kolor trzeba bardzo mocno pokryć, żeby on nie prześwitywał na przykład spod lekkiej warstwy. A mocny makijaż permanentny no raczej już nie jest modny i wyglądać dobrze nie będzie. Także niektóre żółte kolory warto najpierw bynajmniej rozjaśnić też removerem, ponieważ przypomnę, że laser nanosekundowy NDI EcoSwitch żółtych kolorów nie widzi. Jeśli chcemy usunąć laserem, to musimy szukać prawdziwy laser z kryształem aleksandrytowym, z falą 755, no to on już by mógł co nieco zadziałać na ten żółty kolor. Z kolei w sumie każdy laser jednak okazuje taki gorszy wpływ na pomarańczowe i żółte koloranty, ze względu na to, że one gorzej pochłaniają właśnie wiązkę światła. Więc oprócz tego, że jest tutaj żółty kolor, który widzimy, no to wiadomo, każdy pigment hybrydowy zawiera również biel tytanową, tak? Więc i chociaż ona tutaj nie jest widoczna, to na pewno jest. I makijaże permanentne żółtego koloru, które mają dużo bieli, są takie bardziej matowe, kropki w nich są umiejscowane bardzo ściśle i wydaje mi się, że w tym przypadku również mamy jakiś procent bliżej średniego, nie maksymalny, też bieli tytanowej. Natomiast nie było na niej inwersji, jak stosowałyśmy falę 532, może też dlatego, że była ona jeszcze mocniej ukryta pod żółtymi kolorantami, ale żadnej szarej poświaty od 532 nie mamy. Także zaczynamy nasz proces usuwania już do czystej skóry. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ścieramy znieczulenie suchym becikiem. Więc zabieg wykonamy removerem kwasowym, minus jeden, go stosuję najczęściej. Igła to trójka, oznacza to, że ruch będzie wachlarzowy. I nakładamy remover, napinamy skórę. Thank you.
akurat dosyć szybko reaguje na ruchy. Jak widzicie, też ruch jest dosyć intensywny, natomiast dużo krwi się nie wydziela. Każdy reaguje inaczej. U niektórych pań jest to naprawdę olbrzymi wysięg, u niektórych nie i to jest normalne. Oczywiście jestem bardzo ciekawa, jakim rodzajem, nie rodzajem, tylko jaką marką pigmentu ten makijaż był wykonany, natomiast nie ma szans, żeby się dowiedzieć. Bynajmniej znamy rodzaj i tutaj oczywiście ta reakcja od impulsu lasera, od fali 1064 na pigmenty hybrydowe, no od nikogo się nie ukryje, bo zawsze jest to intensywny czerwony kolor. Od razu po jednym impulsie. I akurat w tej sytuacji oczywiście też tak było. Natomiast mogłoby być tak naprawdę gorzej, jeśli by ten intensywny makijaż permanentny byłby wykonany jeszcze na przykład starą, powiedzmy tam, tatuażową brew, zrobioną czystym czarnym kolorantem. Wtedy usuwanie by się znacznie wydłużyło w czasie. Też kiedy mówimy o korektach wykonanych na kolorach żółtych, to oprócz intensywności koloru, oczywiście, że warto jeszcze zwracać uwagę na symetrię kształtu, tak? Czyli nie zawsze to będzie jakiś równy kształt i nowy makijaż permanentny na przykład będzie lepiej wykonać nieco inaczej. Wtedy można uzyskać, powiedzmy, dwie końcówki, czy początek będzie wyżej i będzie żółty, a nowy początek będzie, powiedzmy, brązowy, będzie niżej. No też do takich sytuacji lepiej nie dopuszczać i maksymalnie starać się najpierw go rozjaśnić. Co do uzyskiwanej reakcji i odpowiedzi skóry, to uważam, że jest ona troszkę za słaba, więc na pewno jednego przejścia tu będzie za mało. Wykonam drugie zaraz po pierwszym. Zaczynam drugie przejście. Teraz skóra będzie reagować o wiele szybciej. Zwiększymy dzięki temu stan zapalny i pobudzimy skórę do takiej większej regeneracji, do większej odpowiedzi układu odpornościowego, dzięki czemu uzyskamy też lepsze efekty rozjaśnienia. Więc remover oczywiście nie może być wykonany za mocno, ale też nie może być wykonany za słabo, bo wtedy nie będzie efektu.
też czasem, jeśli wy uważacie, że no, makijaż permanentny klientki jest śpiczasty, asymetryczny i nie pasuje do jej urody, no tak czy inaczej warto zaproponować najpierw laserową korektę koloru, czyli spróbować bynajmniej zmienić kolor tego makijażu permanentnego, ponieważ nie wiecie, jak może wyglądać dalszy proces usuwania tak dużej ilości pigmentu hybrydowego. Czy pod nim przypadkiem nie ma jeszcze starego makijażu permanentnego? Czasem jednak to może się bardzo wydłużyć w czasie, kiedy mogło się skończyć na jednym czy dwóch spotkaniach laserowej korekty. Więc myślę, że warto też szukać takich rozwiązań, które będą dopasowane do potrzeb klienta. No to samo na przykład dotyczy też czerwonych makijaży permanentnych brwi po pigmentach nieorganicznych, tak? Czasem klientki tak bardzo nie lubią swoich brwi, tego kształtu, który już tam kiedyś był zrobiony, że no raczej nie będą chciały chodzić nawet kilku miesięcy z szarymi. I jeśli jednak decydujecie się na usuwanie tej samej nieorganiki laserem falą 532, to i tak warto najpierw wykonać strzał, powiedzmy, w małym kawałku na końcówce brwi, sprawdzić, czy ta inwersja będzie się utrzymywała w ciągu tych 30 dni, czy nie, i dopiero wtedy już zadecydować, czy usuwacie laserem, czy jednak robicie remover. Pierwsza brew skończona, jeszcze sprawdzę, jak ona się będzie zachować przez czas, kiedy będę robiła brew lewą, i możliwe, że jeszcze wykonam jeszcze jedno przejście, ponieważ reakcja jest dosyć słaba. Chciałabym uzyskać troszkę większą, tym bardziej, że wiem, że taki kolor i takie nasycenie będzie się usuwało wolniej, więc chcę tak naprawdę na jednym zabiegu wykorzystać wszystkie możliwości tego zabiegu. Dobra, to teraz przechodzimy na drugą brew. Już po wykonaniu przejścia na prawej brwi wiem, jak reaguje skóra, i dopasowałam teraz ruch krótki i szybki. Pokazywałam go w lekcji rodzaj ruchu do removera. Też jak widzicie, od niego uzyskuję o wiele szybszą odpowiedź skóry, też większą. Oznacza to, że ten ruch jest lepszy dla konkretnej skóry i konkretnego makijażu permanentnego. I myślę, że na tej brwi wykonam tylko dwa przejścia tym intensywniejszym ruchem, a na tej, od której zaczynałam, wykonam jeszcze jedno lżejsze przejście.
nie przecieramy. Od razu zaczniemy drugi przejazd. Starczy. I zostaje nam ostatnie przejście, czyli trzecie dla wzmocnienia reakcji. Już bardzo lekkie. Wycieramy. To by było tyle. Widzicie, reakcja skóry jest minimalna. Natomiast akurat dla tego rodzaju skóry i też organizmu jest to odpowiednia reakcja. Myśmy ze swojej strony już wykonałyśmy maksymalnie dużą ilość ruchów z taką maksymalną intensywnością, żeby efekt był a jednocześnie umiarkowany, tak, nie za mocny, ale również wystarczający dla wystymulowania skóry do uruchomienia procesu fusowania pigmentu.